Dzień dobry, Beata Chmielowska, Olech Jutro na wschodzie, w centrum i na południu Polski. Dużo chmur, opady śniegu, w innych miejscach więcej przejaśnień, wszędzie mroźno. Zaczynamy Teleekspres w środę, 7 lutego. Chcemy eliminować nieprawdziwe oskarżenia wobec Polski. Tak przedstawiciele rządu odpowiadają na krytykę ustawy o IPN. We wtorek prezydent podpisał nowelizację. Teraz zgodnie z zapowiedzią trafi ona do Trybunału Konstytucyjnego. Na te decyzje zareagowały m.in. Izrael, Stany Zjednoczone czy Francja. Ryszard Czarnecki odwołany ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Tak zdecydowali w tajnym głosowaniu eurodeputowani. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają Brukseli kolejną ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski. Obejdzie się bez przyspieszonych wyborów w Niemczech. Po długich negocjacjach chadecy porozumieli się z socjaldemokratami, a niemieckie media już ujawniają nazwiska przyszłych ministrów. Kanclerzem pozostanie Angela Merkel. Wracamy do kraju, bo tu niebezpieczny mróz. W nocy policja w Stalowej Woli na Podkarpaciu uratowała przed wychłodzeniem dwie osoby, kolejną na Dolnym Śląsku, Dzielnicowi z Jawora. Od początku roku z wychłodzenia w całej Polsce zmarło 12 osób. Symulacja medyczna wsparciem dla studentów. W Zabrzu specjalistyczny dźwig podniósł ambulans na wysokość 25 metrów, a następnie przez otwór w dachu umieścił go w powstającym Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Już jutro, w tłusty czwartek, kalorie będą rozmnażać się przez pączkowanie, a dziś cukiernie i piekarnie pomnażają pączki. Sprawny pracownik potrafi ulepić ponad 1000 sztuk dziennie. Podpatrzyliśmy z kamerą ten słodki proces produkcyjny. Jeśli ktoś narzeka na mróz i śnieg, powinien przeczytać tę książkę. Starszym czytelnikom przypomnia, młodszym uświadomi, że bywało gorzej, znacznie gorzej. Niespełna 40 lat temu zima sparaliżowała znaczną część Polski. W Teleekspresie pora na informacje muzyczne. Jak każdą środę nasz cykl Młodzi Polscy Artyści. Najchętniej pokazywalibyśmy w każdą środę Justina Timberlake'a, ale dziś go nie pokażemy. Chociaż też będzie pięknie, tak zapewnia Marek Sierocki. Proszę bardzo. Po wielu latach trenerem reprezentacji Polski w siatkówce miał być Polak, ale na razie nic z tego. Po Argentyńczykach, Włochach i Francuzie będzie Belg Vital Heinen. W finałowej rozgrywce wygrał z Andrzejem Kowalem i Piotrem Gruszką. Teraz przenosimy się do Pjongczangu. Kamil Stoch i jego koledzy mają już pierwsze skoki za sobą. Mroźna i śnieżna zima to nie jest ulubiona pora roku dla tych zwierząt z gdańskiego zoo, które pochodzą z bardziej egzotycznych rejonów świata. Żeby zwiedzające zoo dzieci nie narzekały na brak atrakcji, powstały zwierzęce sobowtóry. Na koniec auto do sprzedania, proszę bardzo. Cikło często, benzyna, cikło, cikło. I wycikło ogłoszenie. Zapraszam na Teleekspres Ekstra. Jutro spotka się z Państwem Michał Cholewiński o 17:00. Proszę być z nami.